Wydaje mi się, że zagraliśmy bardzo dobre spotkanie od początku do końca. Może ta pierwsza bramka trochę nas podminowała, aczkolwiek od początku do końca byliśmy drużyną dominującą, graliśmy swoją piłkę od początku do końca, wierzyliśmy w zwycięstwo i cieszę się, że 3 punkty zostają tutaj w Częstochowie. Twoja bramka na 1-1 w 35 bodajże minucie spotkania. Bardzo fajna rzecz, że po prostu ten stały fragment w końcu wyszedł, bo tego w poprzednich meczach brakowało. Przypominam sobie, że dwie bramki strzeliliśmy po stałych fragmentach ze Stalą Mielec, aczkolwiek z różnego jeszcze w tym sezonie strzeliliśmy, Adam Radwański strzelił, także te bramki ze stałych fragmentów, bardzo dużo strzelam tych bramek ze stałych fragmentów, to jest akurat ćwiczone, bardzo dużo poświęcam na to czasu, cieszę się, że wpadło 1-1, Darek strzelił 2-1 i wygraliśmy. Drugie zwycięstwo z rzędu, wy łapiecie chyba już taką większą pewność siebie, takie przekonanie, że po tych słabszych spotkaniach, jeżeli chodzi o zdobycze punktowe, w końcu ten bilans się poprawia. Łapiemy serię, można powiedzieć, w tej lidze prawo serii mi się wydaje, że działa. Obyśmy w kolejnych 3 meczach z śląskimi drużynami podtrzymali to i zgarnęli komplet punktów. To dzisiaj na pewno byliśmy drużyną dużo lepszą od Stomila. W Stomilu prowadziliśmy grę, mieliśmy duże bardzo posiadanie piłki, także fajnie to wyglądało. No i najważniejsze, że zdobyliśmy dzisiaj 3 punkty. Dla Ciebie to jest debiut w 11 od pierwszej minuty, bo wcześniej występowałeś, ale wchodziłeś z ławki. Nie wiem, czy będziesz chciał oceniać swój występ indywidualny, natomiast widać, że z każdą kolejną minutą czułeś się coraz pewniej na boisku. No, na pewno jestem z siebie dzisiaj zadowolony, bo myślę, że dałem dobry impuls trenerowi, aby mnie wystawiać w pierwszym składzie. No, na pewno wcześniej tych minut za dużo nie miałem, bo występowałem tylko w 2 meczach, także jestem zadowolony dzisiaj z siebie i czekam na więcej. Też chciałem z Tobą porozmawiać, bo ja pamiętam, że raz do tej pory rozmawialiśmy po meczu i to było po meczu z Zagłębiem Sosnowiec i wtedy te humory nie dopisywały, bo przegrana na wyjeździe, natomiast dzisiaj możemy spotkać się w lepszych nastrojach i po prostu cieszyć się ze zwycięstwa. No tak, dzisiaj się cieszymy ze zwycięstwa, także od jutra już zaczynamy akcję pod Beskidzie, także fajnie. No tak, pod Beskidzie to zespół, który ostatnio nie traci bramek, także tutaj jeżeli chodzi o to, będziecie pewnie analizować, jak tę defensywę tego zespołu sforsować. Tak, na pewno będziemy mieli ich analizę, także wszystko dobrze zobaczymy i będziemy walczyć o 3 punkty w Bielsku.